Chciałbym, abyście do tego odcinka podeszli tak y, troszeczkę na chłodno, takim bardziej, pro, bardziej można powiedzieć, że profesjonalnie, bo to, co tutaj się dzieje, no to to jest może dla niektórych być zabawne, dla niektórych y, niezabawne, ale tutaj się po prostu ważą jakieś bardzo ważne tematy, waży się tutaj y, przychód mój, waży się tutaj y, utrzymanie tak naprawdę moje i mojej rodziny. I bardzo mnie to zastanawia. Ja wiem, że to można interpretować też na wiele różnych sposobów, w sensie ten odcinek, i wiem, może, że ja nie doczytałem. Albo po prostu, jak macie jakieś zdanie na ten temat, to ja zapraszam do dyskusji, bo ten odcinek to można go potraktować jako jakieś ala, może, nie wiem, zbieranie materiałów, że może kiedyś ktoś przyjdzie i będzie potrzebował jakieś materiały. No to ja je bardzo chętnie udostępnię. I już Wam mówię o co chodzi. Widzicie teraz oferty tutaj. Ja wpisałem w wyszukiwarkę kółko drewniane. Kliknąłem sobie popularność, popularność, największa. I pojawia się tak, oferty promowane. Kółka, pierścienie do makramy 75 osób kupiło za 10 zł, 10 sztuk. Dostawa, wyobraźcie sobie, pojutrze. Kółko drewniane 2,99, 58 osób kupiło. Potem 3,22 osoby kupiły. I potem jest oferta, która jest moją ofertą. Czyli 219 osób kupiło yy, ode mnie te 10 kulek, czyli to jest ta sama oferta, która jest na pierwszym miejscu. Mam zakup do 13, dostawa jutro, czyli tego samego dnia. To jest po prostu popularność największa. Czyli zobaczcie, moja aukcja jest najpopularniejsza, a znajduje się, w, yy, jak weźmiecie sobie sortowanie, na czwartym miejscu. Jak ja mogę na to wpłynąć? Od razu, jak to zobaczyłem, postanowiłem napisać na czacie Allegro. 11:33. Dzień dobry. Jak mogę pomóc? Ja zadałem pytanie, czy napisałem, że mam pytanie. Wstawiłem tego samego screena, którego Wy widzieliście przed chwilką. Proszę zobaczyć to zdjęcie. Wpisałem kółko drewniane, zaznaczyłem opcję najpopularniejsze. Moja najpopularniejsza oferta jest na czwartym miejscu. Co jest tego przyczyną? Już weryfikuję zapytanie, zgłoszenie przekazuję do zespołu, który zajmuje się tematyką. Proszę pozostać na czacie, czyli standardowo czat rozpoczęty. Będzie teraz kilka przekierowań. Dzień dobry. Znowu się ktoś połączył. Dzień dobry. Proszę o cierpliwość. Z uwagi na nieodpowiedniego zespołu trafiłem znowu. Zostałem przekierowany i znowu się odezwała kolejna osoba. Proszę o chwilę. Tutaj pani mi przesłała jakąś instrukcję jak tego dokonać. To mnie nie dotyczyło. Nie mój temat, pewnie z jakiegoś innego czatu. Bardzo przeprosiła za błąd. Ja napisałem, że nic nie szkodzi, że tylko proszę się zapoznać z moją sprawą, ja sobie poczekam. I na popularność oferty wpływa wiele czynników, jak na przykład atrakcyjna cena. Ceny były te same. Metoda dostawy, metody mamy te same, ja mam praktycznie wszystkie metody dostawy. Czy oferta jest oznaczona smartem? Oczywiście, że jest oznaczona smartem. To, że państwa oferta wyświetla się na czwartym nie jest yy, to, że państwa oferta wyświetla się jako czwarta nie jest nic złego. Klienci widzą ją od razu po wpisaniu frazy. No tutaj się po prostu we mnie zagotowało. No bo on, najpopularność największa, to, że państwa oferta nie jest na czwartym miejscu, to jest po... dobra, ja to doczytam do końca. Pani uważa, że to nic złego, ponieważ nie sprzedaje pani na Allegro. Według Allegro oferta o tej samej cenie co moja, o tej samej ilości z dostawą pojutrze, a nie tak jak u, u konkurencji y, jutro. Nie, u, że u, u mnie jutro jest popularniejsza niż moja. No bo jak widzieliście, tam dostawa była pojutrze, u mnie jest dostawa jutro, także moja oferta jest na każdej płaszczyźnie jest lepsza, ale no nie wiem, Allegro czym Czym się kieruje? Nie wiem, że może chcą, żebym ja wykupił więcej promowań, żeby moja oferta była bardziej jeszcze promowana, żebym w inny sposób nabył tych klientów, albo chcą, nie wiem, żeby osoba, która oferta jest promowana, żeby, żeby ona wykupiła jeszcze więcej promowań, albo żeby po prostu była zadowolona ze sprzedaży, bo może wydaje jeszcze więcej pieniędzy. Nie wiem, od czego to zależy. I to jest po prostu straszne, bo nie, nie dostaję w ogóle za to żadnej odpowiedzi. A to jest tak naprawdę jedna aukcja, którą akurat na szybko zweryfikowałem, więc możecie też przysiąść i zweryfikować swoje aukcje, no bo to jest moim zdaniem no niepojęte. Pani mi napisała, mają Państwo również możliwość sprawdzenia, jak wypada sprzedaż ofert u konkurencji oraz u Państwa w tej tematyce w narzędziu Trade Analytics. Właśnie sprawdziłem i właśnie dlatego napisałem do. Na czacie Allegro. Rzeczywiście mogę sprawdzić, jednak, o tu mi trochę przeskoczyło, statystyki uwzględniałem kilka dni wstecz, a jeśli Allegro wyświetla inne oferty wyżej, to na nic mi ta statystyka, tak? No bo, no bo co ja sobie mogę sprawdzić za statystykę, jak Allegro promuje y, inne oferty w ogóle, nie wiem, bezpodstawnie. Ja wiem, że możliwe, że jest jakiś regulamin, że gdzieś tam jakiś jest kruczek, ale moim zdaniem to jest, no nieuczciwe, no bo, no bo. To jest na maksa nieuczciwe, bo ja bardzo dużo rzeczy rozumiem. Ja jestem, naprawdę, ja rozumiem y, jakieś poczynania reklamodawców, poczynania polityków. Ja mniej więcej wiem, jak to wszystko działa, a tutaj to jest po prostu dla mnie jakaś, wiecie, bo człowiek się interesuje, tu jest dla mnie jakaś taka totalnie czarna magia i w ogóle nie wiadomo, jak to ugryźć. Nie wiadomo, nie wiadomo, nie wiadomo, to jest po prostu jakby jaki algorytm sterował przychodem danej firmy. To jest po prostu niepojęte. To znaczy, niepojęte. W sensie oni ustalają ją na przykład, bo jedni mówią, że ten próg 100 tysięcy istnieje, drugi, drudzy, że ten próg nie istnieje. No i, i powiem Wam szczerze, że to wymaga jakiejś głębszej analizy i nie wiem, jak się może ktoś się kiedyś w końcu do tego weźmie. Po, podyskutujcie ze mną, napiszcie, jak to wygląda u Was, przeanalizujcie swoje oferty. Niech tam może, niech ten film trafi gdzieś troszeczkę wyżej, że może ktoś po prostu, może sprzedawcy nie są tego świadomi, nie wiem. No, tutaj napisałem dalej, że na nic mi ta statystyka, proszę jeszcze o chwilę. Mogę tylko kupować kolejne yy, i kolejne wyróżnienia, aby sprostać konkurencji promowanej przez Allegro, bo ewidentnie aukcja jest promowana przez Allegro i ja tak naprawdę moim jedynym wyjściem jest, nie wiem, co mam jeszcze tam wykupić za cuda. Yy, prowizja, prowizja, żeby od tych 10 zł najlepiej Allegro pobierało 9,50 zł prowizji, wychodzi na to, i wtedy może moja oferta wskoczyłaby na pierwsze miejsce, najpo do najpopularniejszych. Już nie mówię o. Ach. Czy mogę jeszcze prosić o numer pana oferty? Czy jest pan aktywny na czacie? Jestem aktywny. Numer oferty. Czy mogę prosić o numer pana oferty? Aha, tu wysłałem. No i tutaj przesłałem mój numer oferty. I kolejna wiadomość od pani. Pana oferta znajduje się już na trzecim miejscu. Rozumiem. Chciałbym wiedzieć, dlaczego nie jest na pierwszym. Zobaczcie sobie to. Ja... No po prostu. To jest po prostu jakieś, ja nie wiem, jakbym rozmawiał z dzieckiem dosłownie w przedszkolu, no bo Pana oferta jest już na trzecim miejscu. No dziękuję Kuśwa bardzo. Przed nią była na czwartym, popisaliśmy 10, czy 15, czy 20 minut, czy nawet 30, nie wiem ile ten czat trwał. I już jest na trzecim miejscu. No i co z tego, że jest na trzecim miejscu? No i tutaj ja napisałem, że rozumiem, chciałbym wiedzieć, dlaczego nie jest na pierwszym. Pani mi napisała, proszę o chwilę, przesyłam link, co wpływa na trafność oferty. Co wpływa na trafność oferty? Ja wiem, co wpływa na trafność oferty, bo czytałem. Dobra, po prostu podyskutujmy. Ja chętnie podpisuję na Wasze komentarze. Dajcie mi, nie wiem, dajcie mi znać, co Wy o tym myślicie. Czy ja się mylę? Czy to się po prostu tutaj dzieją jakieś niestworzone rzeczy? Nie wiem, czy tu się dzieją po prostu jakieś niestworzone rzeczy. No bo naprawdę jestem aż podkurwiony dziś. Jestem dosłownie. Jak jestem oazą dosłownie spokoju, no to dziś jestem po prostu zdenerwowany.